W ostatnim czasie w mediach było głośno o nieprawidłowym funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego. Przypomnijmy, w Częstochowie pacjent zmarł na SOR po 8 godzinach oczekiwania na pomoc. W Sosnowcu pacjent zmarł po 9 godzinach oczekiwania na izbie przyjęć. Natomiast w Wodzisławie Śląskim pacjent zmarł po 10 godzinach. Czy w tych sytuacjach doszło do złamania praw pacjenta? Czy udało się już coś ustalić? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te przypadki, to jest Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Sosnowiec. We wszystkich tych sprawach Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowania wyjaśniające indywidualne i w ramach tych postępowań zbadaliśmy sprawę na miejscu. Nie chciałbym na ten moment ferować wyroków, ponieważ zgromadzony materiał jest aktualnie weryfikowany, analizowany. Oczywiście na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że mamy pewne ogólne zastrzeżenia co do organizacji udzielania świadczeń na SOR-ach, przepływu informacji, podejmowania decyzji.